Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na makaron z mielonym mięsem i szpinakiem, czyli pyszne danie, które z łatwością przygotujecie w domu, nawet jeśli nie macie wielkiego doświadczenia kulinarnego. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie dania rozpoczynamy od posiekania na drobno obranej cebuli. Na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju delikatnie szklimy posiekaną cebulę. Od czasu do czasu mieszamy. Do cebuli dodajemy mielone mięso i wszystko smażymy około 10 minut. Następnie całość doprawiamy do smaku odrobiną soli i czarnym pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia. Na drugą patelnię z niewielką ilością rozgrzanego tłuszczu wrzucamy mrożony szpinak i dusimy go na małym ogniu kilka minut, do momentu odparowania wody. Od czasu do czasu mieszamy. Do szpinaku dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i całość mieszamy. Zawartość patelni zalewamy śmietaną i całość mieszamy. Wszystko gotujemy około 2-3 minuty. Do szpinaku dodajemy mielone mięso z cebulą, całość razem łączymy, po czym doprawiamy jeszcze do smaku solą oraz czarnym pieprzem, mieszamy i zdejmujemy z ognia. Na końcu zawartość patelni łączymy z ugotowanym wcześniej makaronem i od razu podajemy. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.